Bezrobocie, problem, którego w Grudziądzu nie ma. Pod takim hasłem odbyło się dzisiaj spotkanie zorganizowane w Domu Technika NOT Grudziądz. Zorganizowane przez Aleksandra Pawłowskiego, przewodniczącego klubu partii Stronnictwo Demokratyczne w Grudziądzu i Rafała Matyjaska, przewodniczącego klubu partii Ruch Palikota w powiecie grudziąckim. Obydwa kluby działają w sprawach związanych z regionem wspólnie na mocy porozumienia zawartego 1 lutego w Grudziądzu. Na spotkaniu obecny był radny województwa Wiesław Żurawski z Prawa i Sprawiedliwości, a także radni grudziąccy Łukasz Mizera oraz Tomek Tomaszewski, również członek SLD w Grudziądzu. Na sali zgromadzili się członkowie i sympatycy Stronnictwa Demokratycznego i Ruchu Palcia Palikota, ale również osoby zainteresowane problemem bezrobocia, które często ich samych dotknęły bezpośrednio. Nie zjawił się na spotkaniu żaden przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ani Powiatowego Urzędu Pracy, mimo że organizatorzy, jak mówią, wystosowali indywidualne zaproszenia na spotkanie do wszystkich radnych grudziąckich oraz różnych instytucji miasta i powiatu. Dziś Państwo zorganizowali spotkanie razem z Ruchem Palikota. Tak, w ramach porozumienia dla Grudziądza, które zawarliśmy w miesiącu styczniu. Następne nasze spotkanie, pierwsze było na temat konsultacji społecznych, dzisiejsze było na temat problemu bezrobocia. Umownie nazwaliśmy to bezrobocie, problem, którego w Grudziądzu nie ma. Co było na spotkaniu? Znaczy, jaka formuła? Więc formuła spotkania była następująca, że przedstawiliśmy to, co obiecano w kampanii wyborczej 2006-2010, oczywiście to było z programu wyborczego Platformy Obywatelskiej i prezydenta Malinowskiego, dosłownie żeśmy to zacytowali. Następnie przedstawiliśmy aktualną sytuację w zderzeniu z tym bezrobociem, które na koniec lutego 2012 roku wynosi 23,4% w Grudziądzu. I oczywiście, no bo nie tylko krytykować, nie tylko mówić, co jest źle, ale również ważnym elementem jest powiedzenie, co proponujemy. I zaproponowaliśmy szereg rozwiązań, szereg posunięć, które naszym zdaniem powinny zmniejszyć bezrobocie, zlikwidować całkowicie, nie, ale zmniejszyć bezrobocie, odpowiednio traktować pracowników, odpowiednio zawierać umowy, odpowiednio ich wynagradzać. Co sądzi Pan o nieobecności decydentów? Więc niejednokrotnie to podkreślałem na dzisiejszym naszym spotkaniu. Zaprosiliśmy 23 radnych, czyli wszystkich radnych. Przybyło dwóch radnych w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zaproszony był prezydent miasta Grudziądza, Robert Malinowski, nie przybył na spotkanie. Był zaproszony starosta powiatowy, pan Marek Szczepanowski, nie przybył na spotkanie. Był również zaproszony dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, czyli osoba najbardziej kompetentna. Gdy chodzi o bezrobocie, o sprawy zatrudnienia, również nie przybyła na to spotkanie. I co bardzo dziwi, bardzo smuci rzeczywiście i pokazuje, gdzie prezydent, ja się powiem to otwarcie, ma nas wszystkich, większość mieszkańców, to, że prezydent nawet nie wydelegował nikogo na to spotkanie. Rozumiem, że bardziej bliskie prezydentowi są mecze piłki nożnej, mecze żużlowe. W niedzielę był na meczu żużlowym, znalazł czas. Wczoraj był na meczu piłki nożnej, również znalazł czas. Ale tam dostaje oklaski, tam dostaje brawa. Kibice mu biją te brawa. Tu by mogło być różnie. Zresztą widzieliście Państwo przebieg dyskusji. Ponad 10 osób zabrało głos. Problemy bardzo interesujące. Od osób w wieku 60 lat do osób w wieku 20 lat zabierały głos. Osoby, które przebywają w domu Alberta, osoby niepełnosprawne, osoby niepracujące. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Organizatorami tego spotkania jest Porozumienie dla Grudziądza, w skład którego wchodzą kluby partii Stronnictwa Demokratycznego, reprezentowanego przez przewodniczącego Aleksandra Pawłowskiego i Ruch Palikota, reprezentowany przez moją skromną osobę. Serdecznie witam Łukasza Mizerę, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Grudziądzu, radnego Rady Miasta. Witam też Tomasza Tomaszewskiego, radnego naszego miasta. Pozwólcie Państwo, że ja również się przyłączę do tych tutaj słów przywitania. Bardzo serdecznie również dziękuję za przybycie, poświęcenie Waszego cennego czasu na to spotkanie. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Również serdecznie witam dwóch radnych niezależnych, z tego co wiem, radnego Łukasza Mizerę z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radnego Tomasza Tomaszewskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Powiem krótko, na to dzisiejsze nasze spotkanie byli zaproszeni imiennie wszyscy radni Grudziądza. Radnych Grudziądzu mamy 23, przybyło dwóch.
Nie będę tego komentował. Również imiennie na to spotkanie, na ważne spotkanie naszym zdaniem, zaproszony został prezydent miasta, pan Robert Malinowski. Czy gdzieś jest? Nie widzę go. Może jeszcze dojdzie. Na to spotkanie został również zaproszony dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Tomasz Paczuszka. Nie widzę. Może dojdzie jeszcze. Na to spotkanie został zaproszony również starosta powiatu gruziąckiego, pan Marek Szczepanowski. Nie widzę. I wiele, wiele jeszcze innych osób. Serdecznie witam media, które stawiły się w komplecie. Widzę ich zainteresowanie. Dziękuję bardzo za przybycie. W tej chwili chciałbym przekazać głos panu Rafałowi. Pan Rafał uważa, że przejdzie do tego, tak? Do prezentacji. Ale może zanim prezentacja, to pozwólcie państwo, że ja na siedząco mam kłopoty troszeczkę z głosem, bo wysiadłem je tutaj, no po prostu ten układ oddechowy. Kilka słów na temat bezrobocia, jak to widzimy, co byśmy tutaj chcieli po prostu widzieć. Proszę państwa, bezrobocie nie tylko samo jest problemem społecznym, ale leży także u podstaw wielu innych kwestii społecznych, takich jak obniżenie standardu materialnego samego bezrobotnego, a co szczególnie jego rodziny, ubóstwa i związanych z tym patologii społecznych, rozpadu rodziny, obniżenie zdrowotności. Nawet krótkotrwały okres bezrobocia nie pozostaje bez wpływu na kondycję psychiczną osób dotkniętych tym problemem. Skala bezrobocia sprawia, że zmieniają się sposoby jego wartościowania. Należy ustawić czoła na różnych takich poziomach. I powiem o tych kilku poziomach. Pierwszy poziom to jest indywidualnej zaradności życiowej, następnie solidarności rodzinnej, lokalnych programów zaradczych, sprawności różnego rodzaju instytucji, polityki gospodarczej i społecznej rządu. Obecnie od problemu bezrobocia uciec się nie da. Jeszcze raz podkreślam, nie ma ucieczki od problemu bezrobocia. Jest to problem społeczny. Proszę państwa, tylko mądre państwo, rozsądne państwo, ludzie władzy w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, ale również w Grudziądzu powinni stanąć na wysokości zadania. Tymczasem problem bezrobocia, tak jest nasze zdanie, moje zdanie, walki z nim jest przemilczany, chowany, niewygodny, zamiatywany pod dywany. Władza udaje, że problemu nie ma. Nie ma problemu, zresztą to widać. Michał, wejdź może na to pierwszy slajd jeszcze z wywiadu, jaki niedawno udzielił prezydent Malinowski, gdzie powiedział, opinie o dużym bezrobociu w naszym mieście są fikcją. To są jego dosłowne słowa. Robert Malinowski, prezydent Grudziądza dla portalu internetowego MM Grudziądz, 11 kwiecień 2012 rok. Kiedyś, proszę państwa, to co tutaj mówię, załatwiano to cenzurą, ale teraz tego się nie da załatwić cenzurą. Nie da się. Razem powinniśmy wspólnie walczyć o waszą i naszą sprawę tutaj, obecnie. Czyli o miejsca pracy dla nas, naszych dzieci, naszych wnuków. Jak powinna wyglądać walka z bezrobociem? Rząd jako najwyższy organ w państwie oczywiście powinien i musi dbać o sprawy pracowników. Ale w jego ślady powinny pójść również samorządy terytorialne, władze lokalne, prezydent miasta, jako organy terenowe, które w bezpośredni sposób mają kontakt z pracownikami, z pracodawcami i z wieloma innymi osobami. Jednym z ważniejszych zadań rządu powinno być zwalczanie bezrobocia, ale niezwykle ważnym zadaniem, żeby to rząd mógł robić, jest również pomoc i zaangażowanie lokalnych samorządów, władz miasta, w tym przypadku władz Grudziądza. I to zadanie powinno być dla samorządu grudziąckiego kluczowe. Dlatego dzisiaj chcemy mówić o tym problemie, chcemy dyskutować, a jednocześnie wysłuchać was po to spotkanie. Zdajemy sobie sprawę, że w tym miejscu tutaj z udziałem tych osób, które są tutaj, nie rozwiążemy problemu. Nawet nie zmniejszymy go o kilka, czy tam o kilkanaście osób zatrudnionych. Chcemy dyskutować. Konsultacje w Grudziądzu są potrzebne. Jest uchwała Rady Miasta z 2009 roku w sprawie konsultacji. Proszę państwa, czy konsultacje w jakimkolwiek temacie, takie jak dzisiaj my tutaj organizujemy, były przeprowadzane, były nagłaśniane, czy mieszkańcy byli zapraszani, czy tematy były przedstawiane, obojętnie. Czy to konsultacje związane ze ścieżką rowerową, nawet z postawieniem lampy, jak to w innych miastach robią, zakładów pracy, zakładów szkodliwych, o elektrowni gazowej się mówi. Czekamy też na konsultacje. Nie wiem, czy one będą, ale zostawmy to. To już tutaj
odchodzimy od sprawy tego bezrobocia. To jest ważna sprawa. I proszę Państwa, jeśli chociaż tutaj w części osiągniemy ten sukces, podyskutujemy, powiemy, co Was gnębi, w jaki sposób się spotykacie z pracodawcami, czy posiadacie te umowy śmieciowe, jak jesteście traktowani, jak Wam płacą, to jest niezwykle ważne. O tym chcemy rozmawiać, bo to jest problem społeczny. I może tak, żeby już troszeczkę rozluźnić tutaj to, wczoraj się uśmiałem, co nie miara, pisałem o tym na Facebooku, zastanawiałem się, czy to mam to powiedzieć, wyczytałem na portalu Onet, że syn premiera Tuska dostał posadę państwową w Gdańsku, w portach lotniczych. Został zatrudniony jako specjalista bez konkursu do spraw kontaktu z przewoźnikami. A co mnie tak ubawiło? Bo portal napisał, że prezes zarządu, zarząd portów lotniczych młodego Tuska prosili przez półtora roku o to, żeby podjął pracę w tym porcie lotniczym. Półtora roku go prosili i on łaskawie wreszcie wyraził zgodę. Za marne 4000 zł na początek. I tak ja też mam pytanie, czy ktokolwiek w Grudziądzu Was kiedyś prosił o to, żebyście łaskawie wyrazili zgodę na podjęcie pracy? Ktoś Wam zaoferował jakąś pracę i czekał rok, dwa, podchodził i na początek dał Wam te marne 4000 zł. Dziękuję bardzo. Obecnie poproszę o wystąpienie właśnie w taki krótki sposób, na przykładzie kilku slajdów. Kolega Rafał Matyjasek przedstawi to, co nam obiecano w 2006 i 2010 roku. Proszę bardzo. Jak pan Aleksander już zaczął, zacznę od pięknych obietnic naszego prezydenta. A dlaczego zaczynamy od 2006 roku? Bo chcemy, żeby państwo sami sobie odpowiedzieli, co zostało spełnione. Mamy 2006 rok, działania dla zmniejszenia bezrobocia. Podstawowym narzędziem walki z bezrobociem będzie poszukiwanie inwestorów, a nie jak dotychczas jedynie umożliwianie bezrobotnym szkoleń i staży. Ponadto wprowadzimy program Start wspierający osoby zakładające własną firmę. Zrealizujemy pakt na rzecz zatrudnienia. Uruchomimy Centrum Aktywizacji Zawodowej Kobiet. Zapewnimy bezrobotnym możliwość przekwalifikowania zawodowego pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Skierujemy środki europejskie do firm zwiększających zatrudnienie zamiast finansowania administracji powiatowego Urzędu Pracy. Będziemy wdrażali zatrudnienie socjalne jako sposób usamodzielnienia się osób objętych pomocą społeczną. Proszę Państwa, to jest program z 2006 roku naszego prezydenta Malinowskiego. Będziemy wspierali zatrudnienie ludzi młodych, czyli pomoc w wejściu na rynek pracy. Umożliwimy zatrudnienie osobom, którym niewiele brakuje do wymaganego okresu ubezpieczenia celem nabycia prawa do świadczeń emerytalnych. Stworzymy system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych. Mamy też, że rozwiniemy nowoczesne formy pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Do walki z bezrobociem wykorzystamy każdą formę finansowego wsparcia Unii Europejskiej. Zreformujemy pracę Powiatowej Rady Zatrudnienia, która musi być faktycznym partnerem pracodawców, pracowników i związków zawodowych. Będziemy wspierali rozwój miejsc pracy w nowych sektorach, jak turystyka, rekreacja, gastronomia czy hotelarstwo. No i mamy rok 2010. Sztandarowe hasło: zmniejszenie bezrobocia o połowę. Podpisaliśmy list intencyjny z fińską firmą SKS Group, produkującą wiązki kablowe, która rozpocznie produkcję w marcu przyszłego roku, czyli rok 2011, która deklaruje 50 miejsc pracy. Co mamy? Nic nie mamy. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z firmą branży spożywczej, której może jeszcze w tym roku rozpocząć budowę swojego zakładu przetwórczego. Po wybudowaniu fabryki praca dla 300 osób, docelowo dla 1000 osób. Przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych terenów przy zjeździe z autostrady A1 i dostosowania ich do potrzeb inwestorów. Pytam się, gdzie jest zjazd z autostrady najpierw. Ma być.
ma być. Budowa fabryki turbin wiatrowych, powstanie ekologicznej elektrowni gazowej, przygotowany projekt unijny o wartości 600 tysięcy złotych na promocję gospodarczą w latach 2011-2012. No i wreszcie wsparcie grudziąckich przedsiębiorców. Jak jest? Mamy tutaj wykres, jak wziąłem, zrobiliśmy od roku 2011, czyli styczeń 2011, sytuacja 23,5%. Luty 23,9%. Marzec 23,4%. Kwiecień 22,9%. Maj 22,4%. Czerwiec 21,7%. Jest to stopa bezrobocia w naszym mieście, proszę Państwa. Nie schodzi poniżej 20%. Popatrzcie Państwo na to. Nie schodzi. Mamy następnie lipiec 21,4%. Sierpień 21,2%. Wrzesień to samo, 21,2%. Październik to samo, listopad 21,7%, grudzień 22,2%. Proszę Państwa, są to dane Głównego Urzędu Statystycznego, porównywałem je z danymi Powiatowego Urzędu Pracy, są identyczne. Aż wreszcie, no powstają nowe firmy w Grudziądzu, mamy Rossmana, mamy Limito. Co dziwne, bezrobocie rośnie. Bo w styczniu mamy 23,3%, w lutym 23,4%. Tak wygląda sytuacja na chwilę obecną. Co proponujemy? Ja dziękuję. Do tego, co powiedział Rafał, to jeszcze może powiem, rzeczywiście mamy nowe inwestycje, które miały zatrudniać po 100, po 200, po 300, po 500 osób, ale które nie zatrudniają. Jeśli rzeczywiście powstały takie jak wytwórnia mask bitumicznych, która miała zatrudnić 50 osób, zatrudniła 7. Takie jak Limito, które docelowo 300, a zatrudniło teraz 30 albo 40. Powstają to miejsca produkcyjne. To dlaczego to bezrobocie rośnie? Dlaczego wynosi 23,4%? To jest ważne. I na to pytanie myślę, że tu wspólnie powinniśmy sobie w dyskusji podyskutować i odpowiedzieć. Może ja jeszcze zauważyłem, że przybył tutaj do nas pan radny sejmiku województwa, pan Wiesław Żurawski. Serdecznie witamy. Chciałem to właśnie zrobić, także witamy pana Wiesława Żurawskiego, od niedawna radnego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie. Proszę Państwa, teraz może ja króciutko też przejdę do tej dalszej części prezentacji, tak żeśmy się podzielili tutaj wspólnie. Oczywiście to, co mówiliśmy, jest to pewnego rodzaju krytyka, ale no, na krytyce nie powinno się skończyć. Jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi i również chcemy coś zaproponować. Czyli jako Porozumienie dla Grudziądza, to Stronnictwo Demokratyczne i Klub Partii Ruch Palikota, proponujemy pewne rozwiązania. Na pewno to nie są rozwiązania jakieś oryginalne, jakieś tutaj, no nie wiem, z Księżyca, inne. Po prostu są to rozwiązania, które były. Pewna rzecz była zapisana, musimy się przyznać, bo gorzej jest z ich realizacją. Przechodzimy, tak? Więc tak, proponujemy po prostu opracowanie, stworzenie dokładnej i kompleksowej bazy danych, wykorzystywanej przez inwestorów, ale wspartych profesjonalno, naprawdę profesjonalną obsługą inwestorską. Bo w tej chwili takiego profesjonalizmu Grudziądzanie, wyborcy, mamy prawo to powiedzieć, nie widzimy tej profesjonalnej obsługi inwestorskiej. Również pozyskanie inwestorów do strefy ekonomicznej oraz na tereny inwestycyjne poprzez przygotowanie nowoczesnych, zaznaczam nowoczesnych, indywidualnych, bo tego się nie robi, indywidualnych ofert skierowanych do konkretnych podmiotów i uwzględniających ich szczegółowe potrzeby ze szczególnym naciskiem na produkcję. Nam są miejsca potrzebne, produkcyjne miejsca. Miejsca dla inżynierów, mechaników, spawaczy, tokarzy, informatyków i tak dalej. Nam są też miejsca potrzebne takie jak w Alfie,
dla sprzedawców, ale to są miejsca nieprodukcyjne, miejsca, które niczego nowego nie wytwarzają. Są to miejsca, no nie obrażając nikogo, dla ludzi raczej o niskich kwalifikacjach. Kiedyś na nich mówili subiekci, teraz się mówi sprzedawcy. A tam też ludzie pracują, ja nie obrażam nikogo z wyższym wykształceniem. I to nie jednym fakultetem, bo muszą gdzieś pracować. Następna nasza propozycja. Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie miejskich terenów inwestycyjnych. Tutaj jest wiele, również ta sprawa pozostawia do życzenia. I na to chcemy władzom samorządowym zwrócić uwagę. Następnie, proszę Państwa, przeprowadzenie dokładnej analizy efektów, zaznaczam, działalności Grzybowskiego Parku Przemysłowego i wyciągnięcie wniosków. Tutaj się nie zawahamy i się nie zawaham powiedzieć wniosków również personalnych. Bo jeśli strefa ekonomiczna nie jest wykorzystywana, a nie jest w 100% wykorzystywana, popatrzmy obok. Chwidzyń, Wistula, Świecie, Łysomice. Tam zabrakło terenów inwestycyjnych, zabrakło. Władze miasta musiały występować do dyrekcji parków przemysłowych o dodatkowe tereny. A u nas co? Nie chcę w tej chwili mówić, czy to jest 40, 50, może tutaj pan radny Łukasz Mizera później powie, jaki jest procent wykorzystania, ale w 100% z całą odpowiedzialnością te tereny nie są zagospodarowane. I co się dzieje? Przez 2 lata jest dobrze, o tym się nie mówi. Wniosków się nie wysuwa. Jest sacy, ładnie, pięknie. Nasi swoi mamy robotę i tak idzie z dnia na dzień, a tereny leżą odłogiem. W ramach możliwości również samorządu wspierania lokalnych przedsiębiorców i ich wyrobów, lokalnego rzemiosła oraz wszelkich miejscowych inicjatyw gospodarczych. Proponujemy również wprowadzenie maksymalnych możliwych ulg towarzyszących powstawaniu nowych miejsc pracy. Bo jeszcze są takie możliwości, bo tutaj z tego co wiemy, to władze samorządowe nie wykorzystują swoich możliwości jeszcze w pełni. Proponujemy to. Następnie proponujemy nawiązanie efektywnej, zaznaczam efektywnej, nie propagandowej jakiejś, populistycznej współpracy z wyższymi uczelniami regionu oraz ich biurami karier dla stworzenia kadry dla przyszłych inwestorów, tych konkretnych inwestorów, o których mówiłem. Kadry dla tych inżynierów, informatyków, tokarzy, ślusarzy i tak dalej. Uczcimy również rozwój programów stażowych, stypendialnych i projektów przygotowujących do pierwszej pracy oraz dających samozatrudnienie. Gdy chodzi o samozatrudnienie, są różne opinie, ale taka forma istnieje. I wielu z Was, którzy nie mają pracy, na pewno by chcieli skorzystać z takiej formy. Dlatego mówimy o tym i piszemy w tych naszych wnioskach. No i niezwykle ważny temat. Temat, no, który na pewno tutaj wyborcy, Grudziądzanie, żyjecie. Te słynne podróże turystyczne, nie zawaham się powiedzieć, w jednym kierunku, do Chin i do Egiptu. Tam nasze władze udają, że szukają inwestorów. Tam. Czy powiecie Państwo, czy w Chinach, Egipcie, w krajach ogarniętych rewoltą, kryzysem niewyobrażalnym gospodarczym, no inwestorów my znajdziemy? No wiemy dlaczego. Atrakcyjne, ciepłe kraje, plaże, dobry klimat. Jeśli przeanalizujecie składy delegacji tych grudziąckich, popatrzycie, kto tam leci, no osoby no, wykształcone i tak dalej, no ale osoby niewiele związane z inwestycjami, z techniką, z programami i tak dalej. To są wycieczki na koszt podatników. A tymczasem obok nas są Niemcy, jest Francja, jest Słowacja, są Czechy, które się rozwijają, mają też nowe technologie. Może tam poszukajmy nowych inwestorów. Blisko. Kraje o wysokim trochę dalej, ale atrakcyjniej. Również temat, który praktycznie w Grudziądzu nie istnieje, nie wiemy dlaczego, ale miasto również powinno się zainteresować ideą tworzenia dla bezrobotnych spółdzielni. Takie spółdzielnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego już działają, w Polsce również. Idąc dalej, przygotowanie zawodowe dorosłych ma na celu spowodować, żeby osoba bezrobotna nauczyła się zawodu i uzyskała, proszę Państwa, formalne potwierdzenie zdobycia kwalifikacji.
Tutaj jest taka propozycja, że to przygotowanie ma formę dłuższą, praktyczną naukę zawodu, na przykład 12 miesięcy, to proponujemy, i krótsze przyuczenie do pracy, od 3 do 6 miesięcy. W trakcie przygotowania otrzymuje się stypendium w wysokości na przykład 120%. To jest propozycja. Oczywiście tutaj jeszcze by mogli udzielić informacji bliższych, jeśli mieli takie zapotrzebowanie. W tych 120% zasiłku samorząd w pewien sposób by musiał partycypować. A to są szczegóły, ale mamy takie po prostu, tak mamy taką propozycję. Oczywiście praktyka zawodowa, ta praca odbywałaby się u pracodawcy. I właściwie już kończąc, przynudzając tutaj tym moim wystąpieniem, to nie tylko jakieś wnioski, co proponujemy, ale też taki apel do bezrobotnych, tak, żeśmy pozwolili tutaj sobie napisać, proszę Państwa. Drodzy bezrobotni, w tych czasach, w roku 2000, gdy bezrobocie staje się problemem społecznym, każdy z nas, wy również, musicie być bardziej elastyczni. Chętnie korzystać z kursów kwalifikacyjnych, uczyć się nowego zawodu. Bo dzisiaj niestety, no niestety już tak jest, że nie ma już pracy dla osób niewykwalifikowanych. Są różne formy, trzeba z tego korzystać i tutaj takie posłanie, apel do osób bezrobotnych, osób przebywających na bezrobociu, osób poszukujących pracy. I w ten sposób, proszę Państwa, jeśli można, to doszliśmy do tego slajdu, którym rozpoczynaliśmy, czyli do opinii, do cytatu prezydenta Malinowskiego, opinię o dużym bezrobociu w mieście Sofincjon. W tej chwili chcielibyśmy po prostu zgodnie z tym, co mówiliśmy, przekazać Wam mikrofon, poprosić naprawdę o swobodne wypowiedzi na temat tego, co Was nurtuje, z czym się spotykacie w swoim życiu, jakie przeszkody stoją po prostu na tej drodze, żeby uzyskać pracę, godziwe wynagrodzenie i pracować z korzyścią dla siebie, dla rodziny, dla szczęścia tej rodziny. Także otwieramy dyskusję. Tutaj kolega Michał będzie miał ten mikrofon. Po kolei, jeśli Państwo będziecie chcieli się wypowiedzieć, będziemy przekazywać, abyśmy się skupili na problemie, w celu którego żeśmy tutaj się zebrali, czyli na bezrobociu. Nie poruszajmy innych tematów, bo niektórzy tylko na to czekają, żeby tutaj coś innego wynikło. Nie, od tego będzie na pewno inne miejsce, inny czas. Gdzie się spotkamy i porozmawiamy, możemy w kuluarach porozmawiać. Bezrobocie. Krótkie, rzeczowe wypowiedzi. Każdy, jeśli by nie mówił, to bierze odpowiedzialność za to, co mówi, o kim mówi i tak dalej. Jest prasa, jest telewizja lokalna, są media internetowe, portale obecne. Myślę, że zamieszczą z tego naszego spotkania bardzo obiektywną relację oraz przekażą te Wasze wypowiedzi i wnioski. Czyli rozpoczynamy dyskusję. Widzę, że kolega już się zgłaszał, także proszę bardzo. A później Michał, poproszę tak o przekazywanie. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Siódmiak, mam zaszczyt być członkiem ruchu Palikota. Ale ja bym chciał zwrócić też na parę takich rzeczy w Grudziądzu, moim zdaniem bardzo ciekawych i no chyba nie do końca przez władze miasta przemyślanych. No na przykład, kto się przejmuje w tej chwili właściwie tak na dobrą sprawę młodzieżą? Przecież naprawdę bezrobocie w Grudziądzu młodzieży to przekracza spokojnie ponad 30%. A co się robi, żeby powiedzmy to bezrobocie zmniejszyć? No, jedyny ratunek w tej zmniejszeniu tego bezrobocia tej młodzieży to jest to, że część tej młodzieży wyemigrowała. Ale przecież zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest młodzież przede wszystkim ta najbardziej zaradna, ta najbardziej powiedzmy taka młodzież, która potrafi jakby wziąć coś w swoje ręce. I oni pojechali do pracy na zachód, do Anglii, do Niemiec i tak dalej. Oni nie wrócą, ale jeżeli wrócą, to bardzo wątpliwe, że wrócą. Czyli tracimy tych, no część tych bynajmniej na pewno, tych najbardziej wartościowych. Czy na przykład jest taka organizacja jak Ochotnicze Krówce Pracy, które mieszczą się 200 metrów od Powiatowego Urzędu Pracy. Ciekawe, czy w Powiatowym Urzędzie Pracy w ogóle wiedzą, że coś takiego tam jest i czym te chówce się między innymi zajmują. A zajmują się, w ramach tych chówców jest coś takiego jak Młodzieżowe Centrum Kariery i Młodzieżowe Biuro Pracy. Organizacja ta zajmuje się tym, że przede wszystkim pokazuje młodzieży jak, co, w jaki sposób, gdzie, jak powiedzmy przygotować się do życia. Kompletnie niewykorzystywane jest to w naszym mieście. Przecież u nas, no, praktycznie biorąc, zostało zlikwidowane jakieś szkolnictwo zawodowe. Szkolnictwo,
to dla ludzi, który przygotowuje przede wszystkim do dorosłego życia, do pracy. Jeżeli utworzy się jakiś kierunek studiów, no to jest jeden, dwa kierunki, teraz większość młodzieży tak ludzi zaczyna studiować te kierunki, ale pytanie, czy to są kierunki, które nam są naprawdę potrzebne? Czy ktoś się zastanawiał nad tym, czy nie powinno się tej młodzieży przygotowywać, zorganizować jakichś kierunków i przede wszystkim organizować pracę i szkolenie na zawody, które są potrzebne? Budowa była autostrady, a ja bym chciał wiedzieć na przykład, ile tak naprawdę bezrobotnych z Grudziądza dzięki tej budowie autostrady, która przechodziła na obrzeżach Grudziądza, znalazło pracę. Przecież to były firmy, które zatrudniały ludzi, ale na pewno procentowo bardzo mało z Grudziądza. Przecież jeżeli taka wielka inwestycja jest koło Grudziądza, to jakbyśmy popatrzyli na te statystyki, które były pokazywane przed chwilą, to bezrobocie powinno chociaż trochę spaść. A nam nie spadło nic. Z tego wniosek, że chyba albo ci ludzie nie byli przygotowani przez te powiatowy urząd pracy do tego, żeby te zawody, które będą potrzebne w przyszłości na tej strefie, przecież to nie było coś, co wypadło nam z dnia na dzień, że ojej, jutro jest budowa autostrady. To nieprawda. Ta budowa autostrady była przewidziana dużo wcześniej i wszyscy o tym wiedzieli. Czyli w związku z tym powinien Urząd Pracy tak się przygotować, żeby wyszkolić ludzi, którzy będą potrzebni tam na tej autostradzie. Następny problem, który moim zdaniem zasługuje na uwagę, to jest samo szkolenie. Bo u nas w Grudziądzu doszło do tego, że szkoli się dla szkolenia. Takie można odnieść wrażenie. Bo przecież jakby Urząd Pracy się pochwalił, ilu tych, którzy przekwalifikowali, a jak Państwo na pewno dobrze wiedzą, to jest kilka firm, które na stałe w Grudziądzu zajmują się na przykład przekwalifikowaniem bezrobotnych. Tylko teraz pytanie, czy to jest na pewno wykorzystywane odpowiednio te pieniądze? Bo jeżeli się przez cały czas szkoli jakieś tam grupy, wybrane kilka zawodów, czy przykładowo stolarz w firmie Heban, to no już tam nie będę wymieniał jaka firma, ale powiedzmy szkoli się potrzeby tych samych. I pytanie, czy na przykład nam jeszcze potrzeba stolarzy, czy nam potrzeba na przykład jeszcze jakiś księgowych i tak dalej w Grudziądzu, ale przecież są zawody, które jak się spojrzy na przykład na ogłoszenia, są poszukiwane. No, najlepszy przykład jest poszukiwany przez cały czas fryzjerzy. No a na przykład ile jest kursów zorganizowanych przez Urząd Pracy dla fryzjerów? Ja nie słyszałem o żadnym. Jest problem na przykład, jest program 50+, czyli powiedzmy dla ludzi, którzy osiągnęli ponad 50 lat i nie mają pracy. W całej Polsce jest ten problem, że dla tych ludzi nie ma pracy. Ale czy nie powinien już się Urząd Pracy przygotowywać do tego, że jest następny problem, chyba jeszcze większy, 60+. Bo jeżeli zostanie wprowadzona ta nowa reforma, to nie ma się co żarować. Przecież jeżeli pracodawca będzie miał mieć kogoś, który będzie miał 65-67 lat i mógł pracować na przykład na rusztowaniu, docieplać budynek, to on go na wszelki wypadek zwolni w wieku 60 lat. I ten człowiek co ma dalej robić? Z czego ma żyć? Jeżeli będzie miał 65 lat, pójdzie na połowę emerytury, to z głodu umrze. A jeżeli powiedzmy osiągnie 67 lat, uda mu się do tego dożyć, to pytam się, jak on dożyje, za co będzie żył. Obecnie kształci się, jak już mówiłem, bardzo dużo ludzi na studiach, ale przerażające jest to, że duża część tych ludzi nie ma dalej pracy. To jest tragedia i dla nas, bo przecież większość rodziców, żeby ci młodzi ludzie doszli do tego, że mogli to studiować, to kosztem naszych wyrzeczeń. A ci ludzie skończyli studia, bardzo często kierunki, które są w tej chwili niepotrzebne i nie wiadomo, czy będą potrzebne w najbliższej przyszłości, bo kształci się na przykład masę pedagogów i tak dalej, a szkoły się zamyka, także to jest trochę takie chyba nie ten. No a ja na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że mówca powinien mieć na uwadze to, by nie wyczerpać tematu, ale przede wszystkim nie wyczerpać tych, co słuchają. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo za zabranie głosu. Michał, proszę bardzo, zachęcam Państwa do dyskusji, naprawdę proszę się wypowiadać swobodnie. Jesteśmy w takim składzie, jak jesteśmy. Proszę kolega, proszę przekazać mikrofon. Dzień dobry. Ja chciałbym Cię spytać taką rzecz, ponieważ... Poproszę o przedstawienie się może. Oj, już co. Chciałbym zadać pytanie, ponieważ oprócz są dwie płaszczyzny na temat bezrobocia. To jest jedna płaszczyzna, to są ustawowe. Te są niezależne od załóżmy samorządu i są władze oczywiście lokalne. Pierwszą rzeczą bym chciał zadać takie pytanie tutaj dotyczące organizowania konkursów i na miejsca w administracji. Tutaj są różne czasami nieporozumienia i w ostatnim czasie miały miejsce tutaj dosyć
dosyć zabawną sytuację. No nie zabawną, ale ileś tam osób po prostu w jakimś konkursie zostało po prostu utrąconych. To jest jedna zasada. Drugą zasadą jest tutaj, chciałem powiększyć problem, załóżmy na nim, jak to wyglądało w Niemczech. Niemcy też przez długi czas borykali się z bardzo wysokim bezrobociem. I w latach 2005-2007 wprowadzili szereg zmian. I tutaj warto by się przyjrzeć właśnie na jaki sposób w Niemczech, załóżmy w tej chwili Niemcy mają bardzo słaby wzrost gospodarczy, rzędu 2%, niecałych 2% i bezrobocie spada. Dla nas Polska ma rzekomo 3,5% wzrostu i bezrobocie cały czas rośnie. Jak to rozwiązali Niemcy, a szczególnie zwrócić trzeba uwagi na Landy Wschodnie, gdzie też spada bezrobocie. Właśnie tam jest, różne rozwiązania były, między innymi takim rozwiązaniem było to oddzielenie opieki społecznej od urzędów pracy, ale jednocześnie urzędy pracy zostały skomercjalizowane, bo dotychczas urzędy pracy w większości państw, w większości Polski są przedłużeniem administracji lokalnej. To zwracam uwagę nawet na to Leszek Balcerowicz. Dopóki urzędy pracy są monopolistami, to one nie są zainteresowane spadkiem bezrobocia, bo jak gwałtownie by spadło bezrobocie, wielu spadło, to oni by musieli zredukować zatrudnienie. I proszę zadam pytanie. Ile osób i kto pracuje w urzędach pracy? I kto jest z kim spokrewniony? I tu zadam pytanie merytoryczne. Czy te osoby otrzymały tą pracę dlatego, że po prostu nadają się do tych stanowisk, czy też nie? Ja miałem okazję również być po dwóch stronach, ponieważ jeszcze nie tak dawno organizowaliśmy w ramach mojej firmy, gdzie pracowałem w PT bankowym, po prostu nabór do pracy ludzi w otwartych funduszach emerytalnych. I wówczas miałem do czynienia, organizowałem takie spotkania w Toruniu, w Brodnicy, w Mrzeźnie, w Widzyniu. I co było jedno, co mnie rzuciło szczególnie tutaj, to, że na przykład w Toruniu czy w Brodnicy osoby, które już przychodziły na spotkanie o pracę, były przygotowane, wiedziały, że załóżmy jest to praca, która jest specyficzna w otwartych funduszach emerytalnych, gdzie jest to niełatwy. Natomiast w Widzyniu przychodziły osoby, które miały zawodówkę, podstawówkę, nie wiedziało, o co chodzi, tylko prosiły mnie, panie, drogi panie, niech pan tylko podpisze, że pan mnie nie chce. I miałem 80 osób, natomiast w domu było 15 osób, z tego 10 mogłem sobie wybrać. Więc tutaj jest też po prostu pewne przygotowanie. Warto też zwrócić uwagę, że dopóki urzędy pracy będą przedłużeniem administracji lokalnej i nie będzie komercjalizacji przez agencję zatrudnienia tymczasowego i stworzenia autentycznego rynku pracy i nie będzie przywiązanie bezrobotnych jak kupów pańszczyźnianych, to nie będzie w tym kraju zmian. I trzeba prowadzić zmiany ustawowe. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na temat zatrudnienia sieciowego. Ja przez długi czas pracowałem i cały czas pracuję w Polsce na umowę zlecenie. Nie zawsze, nie każde umowę zlecenie to też liczy się do stażu pracy. Ja muszę po prostu opłacać prywatnie sobie składkę ZUS-u, żeby ona mi potem staż pracy. Ile osób w Grudziądzu pracuje na umowy zlecenie? Bo jest spora grupa ludzi w Grudziądzu, które pracuje na umowy zlecenie, ponieważ nie ma umowy o pracę. I warto też zwrócić uwagę, co zrobić z umowami zlecenia. Tu też jest ważna decyzja, bo umowy śmieciowe powodują, że ludziom się nie liczy staż pracy. A urzędy pracy, niestety nasz Grudziądzki Urząd Pracy co trzecią ofertę oferuje umowy zlecenie, a nawet umowy o dzieło, na przykład jak prowidencie. I to jest osoba ogłoszenia, załóżmy i człowiek, który się wyrejestrowuje się i w ten sposób traci, oczywiście jest przestaje być bezrobotny. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, właśnie akurat wyrejestrowywania ludzi. Miałem kilka przypadków, do mnie osoby się zwracały o pomoc, ponieważ załóżmy były przypadki losowe. Mogę powiedzieć nawet ten przypadek taki losowy, że jego jeden brat po prostu mojego znajomego próbował popełnić samobójstwo. I on, ten brat, nie przyszedł do urzędu pracy, żeby po prostu go odhaczyć się i został wyrejestrowany. I musieliśmy pisać pismo do urzędu, do wojewody,
z potwierdzeniem, że od policji, od innych służb, że po prostu on musiał być tym był zajęty. Mimo że to miał oczywiście Urząd Pracy tu w Grudziądzu, to ich nie obchodziło. Został wyrejestrowany. Jest wiele osób, które zostaje z byle jakichś przyczyn wyrejestrowanych. W ten sposób ta bezrobocie spada. Więc trzeba zwrócić na to uwagę. Trzeba oczywiście rozwiązać rozwiązania systemowe, czyli po prostu skomercjalizować urzędy pracy oraz oddzielić urzędy pracy od administracji lokalnej. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję panie Mieczysławie za wypowiedź. Rzeczywiście cenne uwagi. Jednocześnie wiele pytań. No ja tylko mogę tyle powiedzieć, że my na te pytania nie odpowiemy. Myślę, że na te pytania, które tutaj, te problemy, które pan poruszył, to powinni odpowiedzieć zaproszeni na dzisiejsze nasze spotkanie, tak może w kolejności, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, którego nie ma, prezydent miasta Grudziądza, którego nie ma i starosta powiatu, pan Szczepanowski, bo myślę, że mówiąc o tym konkursie, tak zwanym konkursie w starostwie, gdzie 63 osoby złożyły podania, 57 osób nie złożyło kompletu, no bo nie potrafi czytać mimo wyższego wykształcenia, że należało załączyć zaświadczenie niepełnosprawności i ich wyeliminowano. O to chyba chodzi. Szkoda, my na to pytanie nie odpowiemy. My tutaj jako organizatorzy ze swojej strony możemy tylko przyrzec, że dzisiejszego naszego spotkania skierujemy i do mediów, i do prezydenta, w formie, myślę, że listu otwartego, te postulaty, o których też żeśmy pisali i uzupełnimy je o wypowiedzi, o uwagi, które padną na dzisiejszym naszym spotkaniu. Proszę bardzo. Może jeszcze tylko powiem na temat umów śmieciowych. Piękna, wspaniała inwestycja, jaką jest Alfa. Proszę się zapytać tam pracowników, na jakie umowy pracują. Zlecenie. To wystarczy. Tak. Tam jest umowa o dzieło, umowa zlecenie. Jeszcze umowa mała część, mała, bardzo mała część ludzi pracuje na umowę o pracę. No, moim zdaniem nie ma się, władze miasta nie mają się czym chwalić, jeżeli chodzi o Alfę. Bo nie tak to zatrudnienie miało wyglądać. Proszę. Chyba panie za stary. No bo ja będę zaraz. Ja pójdę dzisiaj na to zebranie. No panie, ja też będę. Jakoś tego człowieka nie widzę tutaj. Co, żeby wystarczył się tego, że powiedział, że nie zostawię na nich suchych nitki? Nie, bo nie zostawię. Ludzie, którzy opuszczają kryminał, twierdzi się, kuratorzy twierdzą, że mają prawo do pracy. Gdzie jest to prawo? Kto to takie prawo wymyślił? Żyć z tego, co sąd daje? Sąd zaledwie dał po wyjściu z kryminału 50 zł. Jak długo za to przeżyć? Powiedział panu, idź pan do opieki. Opieka, panie, od tego jest sąd. I co? To wychodzi na to, że po wyjściu należy się dalej kraść, tak? No. I do kogo się zwrócić z pretensją? Nie wiem. Pani w Urzędzie Powiatowym Pracy. Ale pani może za tydzień, może za rok. No to jak? A co to za odpowiedź? To tylko przyjść do pracy o 7 rano, oczywiście. Podpisać listę, wypić kawę i siedzieć, czekając aż będzie 15, żeby z pracy wyjść, tak? A resztę się nie ma. A skąd ja mam wziąć pieniądze na cokolwiek, żeby co kupić, bo jedzenie nie było, ale jedzenie nie. Zgoda, ja się tu zgodzę. Ale jednak człowiek jest żyjący, potrzebuje napalić, potrzebuje wypić chociaż jedną tą kawę, a skąd ma to iść ukraść, czy pracować na czarno i na stare lata nie mieć ani ręki, ani budżetu. Jak ja dopracuję teraz do renty, ja mam prawie 60 lat. I gdzie ja dostanę pracę, jak go to robię do emerytury. Dziękuję. Ja również dziękuję za bardzo cenną wypowiedź. Państwo obecni, ja myślę, że możecie odpowiednio to ocenić. Pan przebywa w schronisku Alberta, blisko Urzędu Pracy. Ma prawie 60 lat. W Polsce
obowiązuje, jest program, który się nazywa program 50+, stworzony przez Platformę Obywatelską i rządy. Moim zdaniem jest to kawał niepotrzebnego papieru, jest to populistyczne hasło. A na czym to opieram? W miesiącu marcu, w zeszłym miesiącu miałem okazję być w Wielkiej Brytanii i co mnie zaciekawiło, tak kilka słów może. Patrzę, małe miasteczko, piętrowy autobus. Tym autobusem kieruje kobieta na moje około 65, a może i starsza. W dowód jej nie patrzyłem. W marketach pracują ludzie po 60, blisko 70, obsługują klientów, pracują w kasach. Ale w tym kraju, jeśli pracodawca, obojętnie kogo, czyli osobę 20-letnią, czy 50-letnią, by się zapytał, ile masz lat, to by został ukarany. Sankcje wobec niego by zostały wyciągnięte. Jeszcze do wypowiedzi pana się zwracając, tutaj rzeczywiście, ja myślę, że bez kozery, nie ma tutaj dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektora Pacuszki, który podlega prezydentowi Malinowskiemu. I bez kozery również nie ma prezydenta Malinowskiego. Te osoby nie potrafią i by nie były w stanie odpowiedzieć panu i wielu naszym tutaj obecnym osobom na proste pytania. Na proste pytania. I to jest wstyd tej władzy. Ja powiem panu jeszcze na momencie. Chcąc się dostać do prezydenta Malinowskiego, się chodzi o sekretaria, sekretarka panu odpowie, panie, ale prezydent nie ma w tej chwili czasu. No i co? No to jak? Jak rozmawia? O czym? Jest dialog władzy, patrz. Ja bym chciał może. Proszę. To może tak, może momencik, tu jeszcze kolega Rafał, dobrze? Proszę. Tutaj pan Jan zwrócił na bardzo ważną rzecz uwagę. Natomiast na Urząd Pracy natychmiast powinien robić szkolenie tokarzy. Potrzeba 20, robimy szkolenie 20 tokarzy. Tutaj właśnie przedstawialiśmy naszą propozycję, aby Urząd Pracy szkolił ludzi pod pracodawców, a nie od tak sobie. Proszę bardzo. Moje nazwisko Norbert Ruszak. Ja chciałem powiedzieć, od 1977 roku cały czas miałem pracę do... Proszę bliżej trochę, tak? Cały czas miałem pracę do 2002 roku. Po 2002 roku założyłem działalność na transport w zakładach mięsnych w Grodzu. No, zakłady, jak to się mówi, ponad 100-letnie padły. Tak jak tu wiele zakładów w Grodzu. Tak jak teraz najwięcej mamy tych supermarketów, że ludzie mają za to kupić. No i po tym działalności, jak ten zakład padł, nie mogłem się zatrudnić nigdzie, chciałem tu do tej firmy, do drugiej, do następnej. No każdy tam miał swoje auta, także zrezygnowałem. No, kiedyś nie miałem czasu, tyle było pracy, że nie miałem czasu nawet do lekarza. No i choroba trochę mnie zmogła, poszedłem na ręce. 7 lat byłem na ręce. No okazało się, że cudownie jestem uzdrowiony po 7 latach. Na komisji lekarskiej pan taki Grabowski, kardiolog, jestem zdrowy. Ja mu powiedziałem prosto, mówię pan, dostajecie premię za to, że ludzie wyrzucacie. No to mówi, proszę mi wyjść. Także mam już prawie 57 lat. Wszystko pracę w szczególnych warunkach. Jestem na Koroniówce. I Koroniówka mi się kończy październiki. Nie wiem, czy mnie ktoś zatrudni. Albo będę chodził, że taki, o, taki mamy tym kochanym pieniądze, ale tylko bo w całej Polsce jest. Dziękuję bardzo. Panie, rzeczywiście, no mamy program 50+, ale proszę państwa, następny przykład zastosowania w praktyce. Proszę, udzielamy głosu. Następna osoba. Jan Rudecki. Proszę państwa, mówimy o bezrobociu, a według mnie z czym to się wiąże? Tak samo jak tutaj prowadzący powiedział, że urząd wyjechał sobie na
wycieczkę i słusznie, że wyjechał na wycieczkę. Dlaczego? Bo jeśli my dzisiaj nie zrobimy połączenia obwodnicy z autostradą, nie masz o żadnych inwestora. Kto tutaj przyjdzie? Pytam się, kto przyjdzie, jak będzie przeskakiwał od autostrady do połączenia obwodnicy? No pytam się, kto przyjdzie? Można to zrobić, ale najpierw trzeba zrobić drogę dojazdową, infrastrukturę trzeba zrobić. Ale przy tym kierownictwie infrastruktury się nie zrobi. Bo tyle, co podają media, tyle, co śledzę posiedzenia Rady Miejskiej, to się okazuje, że odcinek ulicy, który robimy, to się przedłuża termin. Mało to, że się przedłuża termin. Za tym terminem idą miliony pieniędzy dodatkowych funduszy. Moim zdaniem, jeśli się nie zmieni kierownictwo, bo tutaj według ludzi, z którymi rozmawiam, tak, to tutaj w urzędzie naszym, jakby to powiedzieć, jest pajęczyna jakaś. I tej pajęczyny nie ma kto rozbić. Bo jeśli pani Łazarczyk obejdzie jaką ulicę robi pod jej kierownicę, wszędzie są jakieś niedróbki, wszędzie coś się dzieje. Ostatnio zrobili, proszę państwa, ulicę Walińskiego. Niedawno był odbiór. Co się okazuje? Za stominiem tam jest taki skręt dość ostry. Jeśli jedzie autobus z autobusem, to nie przyjedzie prawie. Musi dzwonić maksymalnie, żeby przyjechać. A pytam się publicznie w tej chwili. A co się stanie, jak gdzie jechała straż pożarna i autobus albo samochód ciężarowy? Co się stanie wtedy? Jak gdzie jechała Erka? Gdzie są sekundy? I na dzień dzisiejszy. Po prostu pan wiceprezydent Sikora tym się nie zajmuje. Naprawdę się tym nie zajmuje, on tylko wyskoczy, z łopatką pokaże się w mediach, że coś ma być robione. Tak samo jak powstały te zakłady. No powstały, ale żeby była pełna obsługa, to też musi trochę czasu powstać. Ale znowu, kto tam pójdzie pracować, jak nie ma dojazdu, kto będzie dalej i prowadzi inwestycje? Nikt. Natomiast chciałbym powiedzieć, że są drogi jeszcze u nas w Grudziądzu. Polne drogi są jeszcze. Tym się nikt nie przyjmuje. A są, przypuśćmy, grunty 5., 6. klasa. Doskonale by mogli powstać jakieś sklepy, warsztaty, czy nawet domki jednorodzinne. Gdzie ludzie by mieli też pracę. Odnośnie teraz, przypuśćmy, tutaj też była dyskusja, że takie, czy takie zawody nam trzeba. Na dzień dzisiejszy my nie mamy rozwiązania, bo dzisiaj my nie mamy zakładów Grudziądzu pracy. Mamy takie małe zakłady pracy. I też mówimy teraz o tak zwanych umowach śmieciowych. Ja bym to inaczej nazwał. Dzisiaj ludzie płacą po prostu przedsiębiorcy tylko za przyjście do pracy. Urzędy pracy robią w ten sposób. Wysyłają gościa czy babkę do jakiegoś tam zakładu, on idzie, ale co się okazuje? Ten pracodawca mówi mu, chłopie, będziesz pracował 13 godzin, ale otrzymasz 2 zł na godzinę. Mówię, to trochę przynosi, nie? I ten pracownik wraca do urzędu i tego nikt nie sprawdzi. Tylko pisze mu, nie przyjął pracy. I co, co się staje? No traci te. Zasiłka albo z listy skreślają, tak? Tak samo wziąć, przypuśćmy, jest takie coś jak Państwowa Inspekcja Pracy, nie? Ja nie wiem, czy gro ludzi zna, szczególnie młodych. Co to jest ten PIP? Bo gdyby Państwowa Inspekcja Pracy poszła do takiego supermarketu, czy do Alczy, obejdzie do jakiegoś zakładu i spytała się tych ludzi, ile godzin pracujecie, w jakich warunkach pracujecie, ile zarabiacie, to było co innego. Tutaj kolega dał przykład tych zagranicy. Ja pracowałem trochę za granicą. No tam po prostu jest kontrola, to jest kontrola. Jeśli ktoś przyjdzie i ludzie po prostu pracują więcej jak norma przewiduje, to firma płaci kolosalne kwoty kary, a u nas to się robi? Trzeba na ciebie przydzwonić, że przyjdzie kontrola, trzeba zrobić to, a tam tego nie ma. I jeszcze raz, jak mówimy o bezrobociu, to najpierw musi być zrobiona infrastruktura, a się okazuje, że znowu już był termin oddania tej obwodnicy drugiego etapu. Się okazuje, że znowu termin przesunięto. Mało to, zrobili ulicę Halera. Tak jak słyszałem w mediach, 700 milionów pomysłów na przepaść. Bo nie zostało to zrobione w terminie. I z Unii Europejskiej dotacja, bo po prostu mamy iść tam, nie? Kto to zapłaci? No my.
Ja myślę, że zrobimy na temat dróg i kolejne jakieś inne spotkanie. Panie przewodniczący, to się wiąże właśnie z bezrobociem. To się wiąże z bezrobociem. No na przykład, no i też według mnie jest bohater Szupsała. On się przetarga. Bo co się okazuje, że przetarg wygrywa ta firma, która daje najniżej, tak? I co się później okazuje? On nie zatrudnia ludzi z naszego terenu. Tylko swoich bierze ludzi, no bo on wygrywa przetarg, no. Dobra, dziękuję. To są, myślę, inne tematy, do których po prostu ja myślę, że prokuratura, sądy być może wrócą kiedyś. Na to potrzeba czasu. Tak jest moje osobiste zdanie, a wtedy będzie tych sal za mało na rozprawy. A generalnie taka jest moja ocena tego, co kolega mówił, no rzeczywiście tak się dzieje, jak się dzieje. I następna jakaś taka moja ocena, że rzeczywiście Polska jako kraj, to jest moje zdanie osobiste, chyli się ku upadkowi. A jedynym środkiem, jakimi dysponują rządzący w tej chwili, to jest propaganda, manipulacja i związane z tym kłamstwa, bo tak jest. I zastraszanie. Taki rząd, taka gospodarka. Przepraszam, proszę bardzo. Oddajemy głos wam, bo tutaj wy jesteście najważniejsi. Bym proponował mówić o naszym terenie. Nie, tak. To się odnosi również do terenu. Bo mieszkamy w Polsce, grudniący jest szczęście do Polski. Proszę bardzo, kolega jeszcze. Michał, przekaż tam. Tak, proszę, mikrofon. Walkiewicz, bezdomna, bez prawa do zasiłku, ze stopniem niepełnosprawności. Jestem zawodu krawcem po długoletnim stażu pracy. W ubiegłym roku, no niestety, zakład, który był pracy chronionej Solidarność, padł. Gdzie w takim przypadku, tak jak w moim, jestem 50 na dodatek plus, znaleźć mam pracę. Urząd Pracy owego czasu proponował mi przekwalifikowanie. Zaznaczam, że mam stopień niesprawności z narządu ruchu na przekwalifikowanie na kucharz lub kelner. To była młoda bardzo pani, która nie wiem, czy w ogóle była przygotowana do rozmowy z takimi osobami jak ja. Ja się normalnie roześmiałam w głos. No patrzyła na mnie troszeczkę nie tak. Ale to jest kierunek do Urzędu Pracy. Niech sprawdza swoich pracowników, jak się odnoszą do petenta. Druga taka kwestia odnośnie poszukiwania pracy. Ja nie czekam bezczynnie na to, że Urząd Pracy mi dał, bo do tej pory byłam kilka razy na bezrobotnym. Zawsze znalazłam sobie pracę sama, ale wtedy jeszcze byłam osobą pełnosprawną, także nie było problemu. Chodzi mi teraz tutaj taka sytuacja. Sklep. Wybierz, ogłoszenie jest na sklepie, poszukuję krawcowa. Uważam, że no, zgłosiłam się tam. Po rozmowie z panią, która prowadziła ten sklep, no niestety przykro mi, ale pani nie odpowiada wiekiem. Dlaczego, ja mówię, w takim przypadku nie jest na ogłoszeniu, poszukuję krawcową z doświadczeniem mając 20 lat. No to jest taka przenośna. W dalszym ciągu marcu było chyba na kadrówce z Urzędu Pracy, że będzie ruszy program 50 plus osoby niepełnosprawne na staże. Wczoraj akurat właśnie byłam w Urzędzie Pracy, żeby odhaczyć się, stawić się na to wezwanie. I wchodzę do tego pokoju, tam gdzie ma być przeprowadzone te kwalifikacje, czy tam się dowiaduje, czy pracodawcy się zgłosili, że potrzebują pracowników na staże ze właśnie ze stopniem niepełnosprawności i 50 plus. Jak się okazało, to były dwie jakieś tam propozycje, ale to w ogóle nie związane. Nie wiem po prostu, co to tam miało być. Do tej pory nie wiem, czy w ogóle pracodawców nie interesuje takie coś. Pomimo to, że przecież pracodawca nie ponosi ich kosztów. To są finansowanie z funduszu tam jakichś tam europejskich. W ubiegłym roku byłam na szkoleniu, jak poszukiwać pracy. Uznałam to za stratę w ogóle czasu. Mając 50 plus stopień niepełnosprawności, to są, mija się prawda z rzeczywistością. Dziękuję. Dziękuję pani za bardzo, naprawdę bardzo interesującą wypowiedź. W swojej wypowiedzi, jak państwo widzicie, pani poruszyła kilka tematów. Sprawę
osób niepełnosprawnych, czyli osób będących naprawdę w trudnej sytuacji. Ciekawie by wyglądał narząd ruchu i kelnerka biegająca między ładnie tutaj stolikami, obsługująca klientów, ale takie rozeznanie mają pracownicy podległi dyrektorowi, prezydentowi naszego miasta, bo taka jest struktura tej podległości, kontroli i zależności. Również poruszyła pani bardzo ciekawie program 50+, środki unijne są, niby są oferty, niby oferty, dla kogo to jest? Nie ma pracy. To co mówiłem, to jest kawał papieru, to jest populizm aktualnej władzy. I pytania o wiek, o tym też mówiliśmy. Czyli wszystko to, co mówimy, się potwierdza. Jeszcze raz pani serdecznie dziękuję naprawdę za bardzo dobrą, cenną wypowiedź. Proszę, kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Pan radny Wiesław Żurawski, proszę bardzo. Szanowni państwo, dziękuję bardzo za to zaproszenie. Szkoda tylko, że miałem za mało czasu, bo tylko jeden dzień na przygotowanie się do dzisiejszego zebrania. Dlaczego jeden dzień? Ponieważ wczoraj, dokładnie wczoraj, o godzinie 14 odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na którym byłem, i informacja o sytuacji na rynku pracy w naszym województwie. Tę informację przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, pan Artur Janas. I chciałbym państwu najważniejsze rzeczy tutaj z tego przedstawić. Skąd to bezrobocie w Grudziądzu jest akurat takie, a nie inne? Otóż krótko tylko zacytuję najważniejsze liczby, no bo jak powiedziałem, nie jestem za dobrze przygotowany, ponieważ to wczoraj już się odbyło, jeszcze dobrze tego nie przetrawiłem, a dziś rano byłem w pracy do godziny 15.20, więc nie zdążyłem już dobrze wszystkiego przemyśleć. Otóż tak jak pan Mietek przed chwilą tutaj zauważył, że w Grudziądzu ten wzrost bezrobocia jest w porównaniu z tym województwem około 600%, można powiedzieć. Ale powiem, o co chodzi. Otóż w naszym mieście, w Grudziądzu, powiat grodzki, w roku 2010 bezrobocie wynosiło 22,5%. Obecnie w 2011 roku 22,2%. To jest oczywiście, to są dane z ubiegłego kwartału. Czyli jest jakby lekki spadek o 30%. Lekki spadek. Ale porównajmy z Bydgoszczą, z Toruniem. Bydgoszcz, stopa bezrobocia 8,0. Toruń, powiat grodzki, stopa bezrobocia 8,2. Włocławek, stopa bezrobocia no, dość wysoka jest, 19,5%. Wśród powiatów, które tutaj mam w tym wykazie, widzę, że Lipno przoduje, tam jest 28,9% bezrobotnych. W powiecie naszym ziemskim, grudziąckim jest 27,1%, to jest drugie miejsce. No a nasze miasto oczywiście przoduje, jeśli chodzi o powiaty grodzkie. Chociaż Włocławek ostatnio, no tak niechlubnie bym powiedział, nas trochę jakby dogania, bo zwiększyło się tam bezrobocie. U nas niby spadło te 30%, ale przyczyna tego wszystkiego tkwi moim zdaniem, po tej analizie, którą pan dyrektor wczoraj nam przedstawił, nam radnym Sejmiku Wojewódzkiego, przyczyna tkwi w tym, że myśmy źle wybrali Sejm i rząd. Otóż powiem tylko tutaj kilka takich najważniejszych liczb. W roku 2011 mobilizację zawodową bezrobotnych województwo kujawsko-pomorskie otrzymało z Funduszu Pracy środki w wysokości 153 680 000. Ale w roku 2010 była to kwota 372 707 000. Zwróćcie państwo uwagę, jaka jest kolosalna różnica. Jaka różnica między poprzednim rokiem a obecnym rokiem. Powtarzam jeszcze raz. W roku 2011 dostaliśmy 153 600 000 i było to o 58,8% mniej niż kwota przyznana w roku poprzednim. Czyli krótko mówiąc, chodziło o to, że przed wyborami, żeby wszyscy głosowali na rządzącą wówczas koalicję POP i PSL, dlatego kwota była taka dość znaczna, a teraz mamy, no jak już powiedziałem, 58,8% mniej niż kwota przyznana w roku ubiegłym.
Więc moim zdaniem przyczyna tego, że jest tak trudno i w naszym mieście, w naszym województwie, przyczyna tkwi w tym, że źle wybraliśmy Sejm i rząd. Przyczyna tkwi w Warszawie. Jeżeli nie dostajemy stamtąd środków, nie dostaniemy, to nasze województwo nadal będzie na trzecim od końca miejscu, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, bo taka jest prawda. Widziałem wczoraj tabelę, statystykę, jesteśmy na trzecim, tym niechlubnym miejscu po województwie zachodnio, po województwie warmińskim jako pierwsze i zachodniopomorskim, które jest jako drugie. I jeżeli się nie sprężymy, nie wybierzemy porządnego Sejmu rządu, to będziemy dalej brnąć jeszcze bardziej, aż do samounicestwienia, tak bym powiedział. A rozbiory Polski być może są już wkrótce, staną się być może faktem, jeżeli tak dalej będziemy popierać takich ludzi jak Donald Tusk i jego rząd. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Jest to rzeczywiście cenne uwagi. Ja tylko powiem krótko, no hasło jakie ostatnio było, to było hasło z dala od polityki. Także to chwyciło. Proszę. Panie radny, szanowni państwo, ja powiem tylko tak, że w Grudziądzu było mniejsze bezrobocie, bo ja mam tutaj dane na przykład pod koniec września 2008 roku, gdzie bezrobocie w Grudziądzu wynosiło 17,1%. Za nami był tylko Radom 19,2%. Czyli proszę zauważyć, że przez 3 lata bezrobocie wzrosło o 6, prawie 7 punktów procentowych w Grudziądzu. O czymś to świadczy, myślę. Dziękuję bardzo. Proszę o zabieranie głosu. Mikołaj Montrowicz, Ruch Palikota. Ja tu akurat między innymi odpowiem koledze Żurawskiemu. To jest racja, że rząd źle działa. Działania zresztą rządu w tym roku obserwujemy dosyć często bardzo złe, chociażby pomysł na podniesienie wieku emerytalnego, podczas gdy, bo uzasadniony byłby, gdyby było miejsc pracy tyle, że brakowało by rynku pracy. Byłoby uzasadnione podniesienie wieku emerytalnego. Natomiast jeżeli brakuje miejsc pracy, jeżeli ludzie po 50 roku życia nie mogą otrzymać pracy, to jak długo oni mają żyć bez środków do życia? Ale to nie tylko rząd. My mamy społeczeństwo obywatelskie. To my, obywatele Grudziądza, a szczególnie nasi radni lokalni, powinni pomyśleć o tym, co zrobić, żeby zwiększyć ilość miejsc pracy, a nie ilość marketów. Bo w marketach muszą ludzie kupować. Ale za co? Jak nie mają dochodu, to nie kupią. Jeżeli rząd krzyczy, że spada ilość urodzeń, tak? Że społeczeństwo się starzeje, a ja się zapytam wszystkich po kolei, który z młodych ludzi zdecyduje się na to, żeby mieć więcej jak jedno dziecko, jeżeli nie stać go na to, żeby wyżywić to jedno dziecko. To są problemy bardzo, bardzo istotne. I to nasi wybrańcy, nasze władze lokalne powinny myśleć o tym, co zrobić w tym kierunku, żeby naprawdę tych miejsc zatrudnienia przysporzyć. Grudziądz umiera. Umiera śmiercią naturalną tylko dlatego, że nie ma, spada zatrudnienie. Kiedyś do Grudziądza przyjeżdżali ludzie do pracy w Sokolnic. Dzisiaj jeżdżą do Widzyna, podczas gdy przyjeżdżali ludzie z Widzyna. Tak? To jest niestety, ale zaniedbanie władz naszych lokalnych, naszych
naszych niestety radnych, no a przede wszystkim prezydenta Grudziądza. Dziękuję. Ja mam taką swoją refleksję na temat tych marketów. Proszę zauważyć, po powstaniu Alfy ile jest wolnych miejsc do wynajęcia? Ile musiało upaść lokalnych przedsiębiorców, którzy dawali zatrudnienie, żeby taka galeria mogła istnieć w Grudziądzu? Jeszcze może jedno słowo, bo tutaj kolega Mikołaj poruszył sprawę radnych. Ja już od kilku lat mówię o takim modelu obowiązującym w Grudziądzu, ale nie tylko w Grudziądzu. Modelu BMW. Na pewno z Państwem kojarzy to się z modelem samochodu, doskonałego, super samochodu. Ale BMW w moim odczuciu to jest określenie radnych. Nie wszystkich, zaznaczam, części, większej części, jeśli tak można powiedzieć, radnych grudziąckich. BMW. Bierny, mierny, wierny radny to dobry radny. Tylko dla kogo? Taki jest model. O tym, że tak jest, przekonuje nas to, że imiennie wystosowaliśmy zaproszenia do wszystkich radnych. Do prezydenta również. Prezydent w niedzielę znalazł czas na mecz żużlowy, bo tam oklaski dostaje od kibiców. Wczoraj znalazł czas na mecz piłkarski Olimpii, bo też mu też tam klaszczą kibice. Ale dzisiaj czasu nie znalazł na rozmowę z bezrobotnymi, z ludźmi w ciężkiej sytuacji. Na podyskutowanie nawet. Na dobre, ciepłe słowo. Taka jest nasza rzeczywistość. Proszę o zabieranie głosu. Jeszcze chciałem jedną rzecz dopowiedzieć odnośnie tego szkolenia właśnie w Grudziądzu. Jakiś czas temu pracowałem w Ochotniczych Hufcach Pracy, dlatego wcześniej wspomniałem o tych Ochotniczych Hufcach Pracy i dobrze wiem, czym oni się zajmują. Ale było coś takiego, że Urząd Pracy zorganizował dla mnie takie kuriozalne szkolenie. Polegało to na tym, że kobiety chętne na uczenie się szycia na maszynie. Słownie. Program polegał na tym, że przez miesiąc czasu w Ochotniczych Hufcach Pracy za pieniądze Urzędu Pracy było przeszkolone, jak dobrze pamiętam, chyba 15 kobiet, których jedynym zadaniem miało być to, żeby umiały podłożyć spodnie, spódnicę, skrócić coś, przerobić drobnego. Tu nie chodziło o to, żeby one do produkcji gdzieś poszły, tylko po to, żeby zająć i żeby Urząd Pracy mógł się wykazać, że przeszkolił kolejną grupę osób. Mówię z całą odpowiedzialnością. Jedyne, co miało być, to one miały się nauczyć obsługiwać trochę maszyny do szycia. Koniec, kropka. Ale za to oczywiście Urząd Pracy zapłacił. To nie małe pieniądze. Dziękuję. Panie Janie, takich przykładów jest bardzo dużo. Także to jest jeden z wielu takich przykładów. Proszę, kto jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. Pan... Panie radny. O! Proszę, pan Jan Wróblewski jeszcze, a później pan radny Mizera. Ja tylko chcę skorzystać, że tu są jeszcze media. Mam taki apel do pana prezydenta Malinowskiego. Dlaczego trzeci raz mnie nie chce przyjąć w ramach przyjmowania interesantów we wtorki? Pytam się dlaczego. Czy jestem trendowaty, czy jestem co? Ja to tylko apeluję do mediów, a nie do państwa. Dziękuję. Dziękuję. No w tym, na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Rozumiem, są media i wykorzystajmy je. Proszę o zabranie głosu pan radny Łukasz Mizera. Dzień dobry, szanowni państwo. Łukasz Mizera, SLD. Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować za to, że otrzymaliśmy zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Chciałbym podziękować również tym wszystkim, którzy dzisiaj przyszli i swoimi przemyśleniami się na tej debacie dzielą. Jeżeli mogę, również chciałbym usprawiedliwić panią Krystynę, ponieważ ma komisję na 17, tak? I nie chciałbym tu usprawiedliwać innych osób, ale ona mnie prosiła o to, że na pewno by była. Jest posiedzenie Komisji Zdrowia i stąd ono było wcześniej planowane, tak? I stąd. Czyli rozumiem, że to pani Krystyna Wagniewska, również radna z rolnictwa. Oczywiście usprawiedliwiamy, sojuszu, nie mamy nic. Sojuszu, na pewno by była, tak? Przepraszam, szanowni państwo. To, o czym my dzisiaj mówimy, w dużej części jest pokłosiem transformacji. Tak, państwo podawaliście różne statystyki, trzeba sobie uświadomić pewien fakt, że Grudziądz kiedyś miał jasną specyfikę miasta przemysłowego. Tak samo jak Wrocławek, tak, tutaj przytaczany, który również ma to bezrobocie dużo wyższe. Niestety po transformacji ten przemysł okazał się mało rentowny, a zmiany w przemyśle okazały się najbardziej dotkliwe dla pracowników. Stąd też ta wysoka stopa bezrobocia. Oczywiście dzisiejsze działania są niewystarczające. Tak? Przede wszystkim to, czego nam brakuje, to chyba określenie jasnej specyfiki
i kierunku, jakim Grudziądz ma być miastem. Bo my cały czas mówimy, a może trochę przemysłowym, a może trochę turystycznym, a może trochę usługowo-handlowym. Tak? Nie ma jasno określonej bazy, jasno określonych działań, w którym kierunku to miasto ma się rozwijać. Oczywiście taką szansą byłoby stworzenie możliwości klimatu i warunków do rozwoju nowoczesnych technologii. Tak naprawdę dzisiaj tylko i wyłącznie na tych dziedzinach można oprzeć przemysł. Ja również zdecydowanie skłaniałbym się ku temu rozwiązaniu, że wielkim potentatem turystycznym nie będziemy, nie wykorzystujemy możliwości turystyki jednodniowej. Tak? Więc na tym na pewno naszej gospodarki, naszego lokalnego rynku pracy nie jesteśmy w stanie oprzeć. To, co jeszcze jest bardzo ważne w tych wszystkich statystykach demograficznych, to fakt, jak zmienia się, tak, struktura i ilość osób w mieście. Raz to starzejące społeczeństwo, dwa, że w większości miast, które mają uniwersytety, które się rozwijają, mieszkańców przybywa. U nas pomimo tego, że nawet będziemy się czepiali, tak, czy to są 0,2 czy 0,3 spadku bezrobocia. Oczywiście ta tendencja w tych okresach od kwietnia do października zawsze będzie wyższa ze względu na przemysł budowlany, tak, na sektor budowlany, na rolnictwo, które również gdzieś w powiecie część miejsc pracy dostarcza i tam ludzie z Grudziądza też możliwości zatrudnienia szukają. Jednak musimy zwrócić uwagę na to, ile osób z Grudziądza wyjeżdża, bo my już nie jesteśmy 100-tysięcznym miastem, jesteśmy 94-tysięcznym miastem, tak? To warto podkreślić, że 6 tysięcy ludzi ubyło z rynku pracy i oni w Grudziądzu nie istnieją. Jeżeli oni by tutaj dalej funkcjonowali, to bezrobocie byłoby radykalnie wyższe. Tak? Bo pomimo tego, że tych ludzi nie ma, to miejsc pracy również nie przybyło. To przeważnie są ludzie, którzy wyjechali, skończyli studia, tak, albo znaleźli zatrudnienie za granicą. Więc to też świadczy o pewnym potencjale rozwojowym i możliwości tego miasta. Ty z kolegami w pełni się zgadzam. Zresztą część z tego, jak tutaj pan Mikołaj, tak, pytał się o to, co radni robią. No, nasz program wyborczy sprzed tych 2,5 roku, gdy były wybory, on był w dużej części zbliżony i tożsamy z tym, co panowie dzisiaj pokazywaliście. To tak naprawdę są jedyne możliwe, jedyne realne rzeczy, które można tworzyć, chcąc pobudzić ten rynek lokalny. Tak? Oczywiście inną kwestią jest to, jak promujemy to miasto, jakie reprezentujemy, z kim rozmawiamy. Tak? Bardzo cenna uwaga o tych kierunkach inwestycyjnych, no o tym mówiliśmy też już dawno. Tutaj przypominam takie spotkanie z panem Aleksandrem podczas kampanii, gdzie też zwracaliśmy uwagę, że naszym partnerem, naszym miejscem do szukania inwestorów jest Europa. Z Europą mamy problemy, ale z tą Europą mamy wychodzić z tych problemów. Tak? To są wspólne narzędzia, instrumenty finansowe, wspólne programy. I niestety nie oszukujmy się, ale takie jak nasze strefy ekonomiczne bardzo dobrze działają. Belgii są zupełnie inaczej zorganizowane, zupełnie inaczej podzielone. My dzisiaj mamy ten problem, że powoli ta strefa nasza ekonomiczna, specjalna, ona pod względem terenu zostaje zapełniona. Tak? To jest błąd tych lokalizacji, które zostały zostały umiejscowione. Bo tych hektarów w samej strefie bardzo dużo nie zostało. I rzeczywiście, dopóki my nie połączymy się z autostradą, nie zyskamy nowych, ciekawych terenów, to nasza sytuacja wcale taka różowa nie jest. Samo tworzenie klimatu, tak, występowanie na targach, to powinno być jasno określone, tak, co miasto chce gotować, na co chce stawiać, z jakimi uczelniami współpracować, gdzie szukać tej kadry. I to co panowie zresztą tu potwierdzaliście, opowiadaliście, ja się pod tym podpisuję obiema rękami, ponieważ takich podstawowych instrumentów w Grudziądzu nie ma. One nie działają. Tak? Ale za to rzeczywiście przedstawianie medialne jest wręcz genialne. Tak? O tych wszystkich projektach, które mają upiększać miasto. Tak? Po co upiększać stronę Wisły, jak się oddaje najlepszy teren na galerię handlową? Przecież to jest absurd. Tak? Powinny być zupełnie inne funkcje. Tak? Hotelowe, konferencyjne. Tak? A z tą galerią w innym miejscu, niech ona spełnia funkcje centrotwórcze, ale tam, gdzie to centrum trzeba kreować, a nie niszczyć starówkę kosztem rozwoju galerii. I to są takie pytania, na które oczywiście my gdzieś po części znamy odpowiedź. Adresatów tych pytań nie ma, bo to jest też taka trochę niesprawiedliwa forma debaty, tak, że się jakieś wnioski wysnuwa, a nie mamy okazji posłuchać tej drugiej strony. Bo to jest tak mniej więcej prowadzenie debaty z lustrem. Tak? I to jest największy problem również naszego miasta, co państwo też wielokrotnie podkreślaliście, że ten głos mieszkańców, on jest mniej istotny, mniej ważny. Tak? Monopol na wiedzę, na prawdę i na rozwiązania ma jedna strona.
choćbyśmy dzisiaj przynieśli gotowego inwestora, tak, chcącego w tym mieście inwestować, to przypuszczam, że znalazłoby się 1500 różnych powodów, dla których by nie spełniał odpowiednich kryteriów, tak, i nie byłby cenny dla władz miasta. No, jakieś wycieczki z Chin przyjmowaliśmy, tak, no, zupełnie absurdalne sprawy zamiast rozwiązywania problemów. Ja mówię, jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję, bo dla nas, przynajmniej dla mnie, dla Tomka, Państwa uwagi są bardzo, bardzo cenne. My gdzieś na nich też budujemy to, co chcemy przekazywać naszej władzy. I tak jak Państwo mówiliście, jeżeli będziecie chcieli, potrzebowali, będziecie chcieli jakiejś pomocy, czy od nas, tak, żeby Wasz głos był bardziej słyszalny, to czy przez Pana Olka, czy przez Pana Rafała, tak? Myślę, że tak samo na forum województwa Pan Radny też z przyjemnością będzie takie rzeczy przekazywał. Tak jak mówię, no my jesteśmy do realizacji tych planów, które gdzieś przed sobą stawiamy, a też bardzo dużo zależy od Państwa. Tak? I spójrzmy, jakie jest zniechęcenie społeczeństwa grudziąckiego tą sytuacją, która jest. Tak? No dzisiaj, przychodząc na to spotkanie, mówiłem, no, że się wielkich cudów nie spodziewam, bo my też organizowaliśmy różne spotkania, przychodziło 10, 15, 20, 30 osób, tak? Reszta, pomimo problem bezpośrednio nie dotyczy, ale nie miałem ani czasu, ani ochoty, tak? ani powiedzieć, ani posłuchać, tak? ani spróbować walczyć. I myślę, że działania władzy, chociażby takie jak to, że ich nie ma, tak? mają też na celu zniechęcenie społeczeństwa do działania w ramach jakiegoś społeczeństwa obywatelskiego. I to uważam, że takim zachowaniem ludzie sprawujący władzę robią krzywdę społeczeństwu, w którym funkcjonują. Bo zabijają ideę jakiegokolwiek dialogu, jakiegokolwiek poczucia społeczeństwa obywatelskiego. I to, przepraszam, ale ja uważam, że taka postawa, tak, żeby nie było w urzędzie nikogo, tak, z kluczowych wydziałów żadnego z trzech prezydentów, żeby nie miał godziny czasu nawet. Tak, bo by powiedział, przepraszam Państwa, mam na 18.30 następne spotkanie, tak, zróbmy najpierw tą część, a potem sobie puszczajcie slajdy i myślę, że bez problemu na taką formułę organizatorzy by się zgodzili. Dobrze, tyle ode mnie, dziękuję jeszcze raz. Oni tylko słowo rozmawiają. Proszę bardzo, Michał, przepraszam, koledze z tyłu, tak, przepraszam, że mówię z tyłu, ale proszę bardzo, proszę się przedstawić, tak? Tak, dzień dobry, Daniel Szulc, się nazywam, jestem związany z żadnym ugrupowaniem politycznym, na wstępie chciałbym zaznaczyć. Jestem pracownikiem inkubatora ekonomii społecznej. Taki nowy twór i chciałbym Państwa niejako zachęcić, bo padło na prezentacji takie narzędzie do zwalczania bezrobocia, spółdzielnie osób bezrobotnych. Tak? Wyjdę teraz od czegoś innego. Mówimy o bezrobociu wśród osób młodych. Sam jestem młody, było mi ciężko znaleźć jakąkolwiek pracę w Grudziądzu. Znalazłem ją pośrednio w Grudziądzu, pracodawca z Torunia, tak? Natomiast studiuję w Gdańsku. Dlaczego w Grudziądzu, w mieście 100 tysięcy, mamy mnóstwo młodych, mamy mnóstwo klubów, mamy 6 liceów ogólnokształcących, a nie potrafimy zagwarantować osobom młodym ciekawych kierunków do studiowania? Nie mamy tego. Ja mam mnóstwo znajomych, którzy kończąc 5, 6 liceum, oni są od razu oddelegowani do takiej alfy, tak, gdzie muszą pracować, bo to są ludzie, którzy potrzebują zawodu. Liceum im tego nie dało. Zabrakło jakiegoś ukierunkowania na poziomie gimnazjum, iść do tej zawodówki, iść do techniku, a po liceum nie ma zagwarantowanego tutaj bytu i kształcenia, tak? Idąc dalej, to całe bezrobocie według mnie jest teraz z takim rozwarstwieniem, że stajemy w czasach, gdzie po prostu przestała działać krzywa Philipsa. Spotkałem się w internecie z komentarzem... Ja przepraszam Pana na momencik, bo widzę, że tutaj Pani już opuszcza salę, tak? Ja przepraszam, zaraz udzielę głosu dalej, ale tutaj z kolegą zdecydowaliśmy, że za bardzo ciekawą wypowiedź, naprawdę za poruszenie wielu tematów osób niepełnosprawnych, następnie programu 50+, dla Pani należy się drobny upominek i dlatego proponujemy książkę pod tytułem Kulisy Platformy. Tajemnice Platformy, Rządu i Parlamentu ujawnia Janusz Palikot. Także pozwolę sobie w imieniu przewodniczącego Matyjaska Pani doręczyć. Brawo. Jączyk działa. Dziękuję bardzo. Dobrze widzę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tak udzielam dalej głos. Dziękuję. I tak.
krzywa Filipca, która przestała działać, bo członek Rady Polityki Pieniężnej, tak? Zdawałoby się, że poważne ciało w Polsce, tak? Mówi, że Rada zastanawia się, czy zmniejszyć stopy, czy podwyższyć stopy, tak? Bo przestało działać to, co mówiło, że im większa inflacja, tym mniejsze bezrobocie i na odwrót. Teraz mamy zwiększającą się inflację, zwiększające się bezrobocie i co robić? Mamy mnóstwo problemów społecznych, które według mnie możemy zwalczać społecznie oddolnie, bo rozważamy tutaj, co mogą zrobić władze, co powinien zrobić Urząd Pracy. Zastanówmy się, co my możemy zrobić. Spółdzielnię socjalną może utworzyć 5 bezrobotnych, tak? Sama. Zakład aktywizacji zawodowej mogą utworzyć niepełnosprawni. Ile takich podmiotów jest w Grudziądzu? 0. Wydaje mi się, że to, jak mało nas tutaj jest, to jest też owocem tego, że wielu z nas lekceważy bezrobocie, lekceważy ten problem i nie potrafimy podejść do tego poważnie, bo to, że ktoś mówi, jestem bezrobotny od tylu lat, to nie znaczy, że on jest tym zainteresowany. Dziękuję koledze. Proszę bardzo, jeszcze jedna z osób, który chce zabrać głos. Zapraszam, proszę się przedstawić. Damian Głowiński. Ja bym chciał się zapytać, jaką państwo będziecie mieli koncepcję odnośnie walki z bezrobociem i zatrzymaniem młodych ludzi, którzy będą przyszłością tutaj obywateli, bo dla mnie działania pana Malinowskiego się nie sprawdzają. Chciałbym się dowiedzieć, jaką będziecie mieli koncepcję, aby tworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi, staże, aktywizować ich i czy będziecie starając się to udostępniać miejsca w urzędzie miejskim czy w innych instytucjach, bo dzisiaj biorąc pod uwagę, jakie jest bezrobocie, są młodzi ludzie wykształceni, dla nich nie mamy miejsc pracy w instytucjach, oczywiście są, ale nie dla tych wybranych, a dla reszty tak naprawdę, że nie są związani z partią, słuszną partią, jaka teraz rządzi w mieście, nie ma. I chciałbym się zapytać, jak będziecie chcieli, jeżeli dojedziecie do władzy, kształtować politykę młodzieżowej Rady Miasta? Pan tu mówił, to się nazywa kumoterstwo, to jest taka wyższa forma, później jest nepotyzm, on istnieje, my na to uwagę zwracamy, ale my nie jesteśmy od zwalczania tego, od prawidłowego działania, to co już mówiłem kilkakrotnie dzisiaj. Jest dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, są Rady Zatrudnienia i jest przede wszystkim ich szef, czyli prezydent, któremu te służby podlegają. Gdy chodzi o program ewentualnie zmniejszenia bezrobocia, to całkowicie go nie zlikwidujemy. Ja bym gdzieś ktoś powiedział, to by powiedzieli, że jest... Kolega rozumie. Już jedna osoba powiedziała to, nie? Że dokładnie. 50% bezrobocia będzie zlikwidowane. My, taki był cel dzisiejszego spotkania i porozumienia dla Grudziądza, które my tutaj reprezentujemy. Nie bawimy się w jakieś sprawy polityczne, partyjne i inne. Dlatego to jest porozumienie dla Grudziądza, gdzie Grudziądz jest najważniejszy. Chcieliśmy podyskutować, posłuchać was, posłuchać wypowiedzi prezydenta, radnych, ludzi odpowiedzialnych za tych stan. No stało się jak stało. Chociaż uważam i myślę, że się dołączy do tego kolega Rafał Matyjasek, że sukcesem jest nasze spotkanie. Sukcesem, że to zrobiliśmy. Że przedstawiliśmy te dane, że pokazaliśmy, co władza mówi, a władza ładnie mówi. Uwagę na to zwrócił tu już radny Łukasz Mizera. Do perfekcji PR ma opanowany. PR, populizm. I na tym wygrała wybory. Ty, i tak jest jak jest. Musimy w swoje ręce kiedy sprawdzić. A celem spotkania to było unaocznienie problemu. Ja również boleję nad tym, żałuję, że tak mało osób jest tutaj mało osób młodych, czyli osób, gdzie najwyższe bezrobocie występuje w tej skali wiekowej do bezrobotnego roku życia. Czyli rzeczywiście nie są tym zainteresowani, czy im nie zależy na tym. Panie Przewodniczący, jeśli można jedno słowo. Proszę. Jest trochę naszej winy, dlatego że to jest za krótki okres czasu. Gdybyśmy to przygotowali 2 tygodnie wcześniej, ale jeśli może już kończąc, tak? Ja przygotowywaliśmy to długi okres czasu. Ale jeśli... było bardzo długo, wcześniej. Nie będzie mi się może tu tłumaczyć. Prasa pisała, jeśli czyta ktoś nowości, były ogłoszenia. W
wczoraj 400 czy 500 zaproszeń zostało rozdanych pod Urzędem Pracy. Pod Urzędem Pracy, ale my to nikogo się nie mamy. Proszę bardzo. Momencie, bo jeszcze rozumiem, że ja proszę jeszcze wytrzymać kilka chwil, ja wiem, że każdy ma jakieś sprawy. Czas nas zbliża się ku końcowi, ale proszę jeszcze do końca i proszę o zwięzłe pytania konkretne, dobrze? Proszę, kolega jeszcze zapytanie ma. Ja z takim apelem jeszcze odnośnie fikcji bezrobocia, tutaj pan prezydent Marzynowski powiedział, ja bym chciał, żeby na najbliższej sesji Rady Miejskiej, czyli 25 kwietnia będzie, żeby się zapytać, dlaczego, jeżeli taka jest fikcja bezrobocie, to dla mnie fikcją jest pozyskiwanie środków przez Powiatowy Urząd Pracy na niby szkolenie bezrobotnych, jeżeli tak naprawdę to tego bezrobocia nie ma w Grudziądzu. Czy to ma znaczyć, że na przykład trzeba się jeszcze zastanowić, zastanówcie się, czy liczba osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy, a to mniej więcej innymi osoby, które siedzą w stażach, osoby, które mają przyjmować osoby bezrobotne, żeby je tak odhaczyć i doradcy zawodowi, czy oni są tam potrzebni, bo jeżeli to jest fikcja, to po co rozbudowywać tak potężną instytucję, jak Powiatowy Urząd Pracy? Ja myślę, kolego, że tą uwagę radny Tomasz Tomaszewski wysłuchał i to sprawę poruszy na najbliższej sesji albo na jakiejś, której tam z kolei Rady Miasta, tak? Jeżeli takie coś tworzymy, fikcję, no to wtedy, czy to nie jest... Rozumiemy ten temat, ja myślę, że radni również. Dziękuję bardzo. To tutaj oczywiście organizował to Urząd Miasta, wtedy był wiceprezydentem Derwich i było spotkanie, wówczas był dyrektor Lewicki. Było dosyć dużo osób, wtedy było pełno spotkanie, ponieważ było pełno osób bezrobotnych i zadawali bezpośrednio pytania. Teraz oczywiście nawet prezydent się nie chce spotykać z mieszkańcami Grudziądza. I chciałem też spuentować, że jeśli szukamy inwestorów w Chinach, gdzie łamie się prawa człowieka, gdzie ludzie pracują za mniej niż dolar miesięcznie, a w Egipcie, gdzie jest 40%, dlaczego się nie szuka, załóżmy, miejsc pracy w Niemczech, Szwecji, Izraelu? Dziękuję bardzo. O tym panie Wierzysławie mówiliśmy. Także proszę bardzo, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Jeśli nie, proszę państwa, to pozwólcie, że nasze dzisiejsze otwarte spotkanie, debatę zakończymy w tym momencie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie, poświęcenie nam swojego cennego czasu, bo każdy ma jakieś inne zajęcia. Jeszcze raz podkreślam, że to spotkanie było naszym sukcesem, wspólnym sukcesem i was, którzy przybyli na to spotkanie i nas organizatorów, że to nie jest ostatnie spotkanie, postaramy się z wami spotykać w różnych tematach. I jeszcze jedno. Kolego tutaj, który się wypowiadał, jeśli można, to mogę tutaj poprosić, byśmy chcieli również za poruszenie ciekawych tematów wręczyć upominek książkę Janusza Palikota Płono, Koty, Piłku, Raju. Proszę. Ja jeszcze chciałbym podziękować radnym, którzy przybyli dzisiaj na nasze spotkanie. Dziękujemy bardzo.